Witam Was w kolejnym odcinku z My Summer Car. Dzisiaj montujemy sobie te wszystkie części, które tutaj widzicie, a dodatkowo będziemy sobie malować naszą Satsumę w barwy GT. Jestem ciekaw, jaki kolor mi przyzna. Mógłby ten zielony. Weź to wyłącz. Mógłby ten zielony, dlatego że ten pomarańczowy troszeczkę już tak. Dobra, tutaj chyba musi stać, żeby to wszystko zadziałało. Zobaczymy, czy w ogóle mechanik mi coś poradzi na te wszystkie moje dolegliwości satsumowe. To to później. Jest piwko, jest zestawik, można pracować. Tylko muszę mu zanieść te felgi, żeby mi to pozmieniał. No, tutaj postawimy na stoliku. Stolik chyba. No, no, no. Z tego to sobie później chyba skorzystam. Ale ciekaw jestem, czy mogę korzystać z podnośnika, jeśli nie opłaciłem. Mogę, więc jest elegancko. Nie muszę płacić. I teraz tak, po kolei. Mam 10% bonusu tylko, rabatu. Więc teraz tak. A weź to ustaw, a weź wszystko. Nie, tego nie potrzebuję. Poczekaj, moment. Moment. To chyba nie. A pierdyknijmy sobie. Klatkę. Bo czemu by nie? Butli chyba nie mam. Chyba nie mam. Dobra. To co byśmy tutaj wybrali? To chyba wybierzemy sobie te. Jeszcze 10 tysięcy. Korozja. Nie, bo już przekroczyłem. Dobra, to korozją to tam. Nie przejmujmy się. Trochę przesadzone, więc z czegoś będę musiał sobie tutaj zrezygnować. Dobra, opony. Weźmy najdroższe. I teraz muszę jeszcze coś rezygnować. Dobra, z klateczki rezygnuję i akurat zostanie mi Picobello 200. Nie, nie potrzebuję. Ja sobie tutaj zostanę, przeczekam, poczekam i w ogóle. Ale ściągnę sobie najpierw w międzyczasie te kółka. Klucz 13, bo to już na pamięć praktycznie. Że znam. One mi nie będą już potrzebne. Weź to wyciągnij. Dobra, następny. Podłóż tutaj o skrzyneczkę, żeby to ładnie się tutaj trzymało. To i tak mi zjeżdża z tej skrzynki. Dobra, będzie leżało na ziemi. Nie tak, nie tak. O! Podłożę sobie koła. Elegancko. Elegancko to sobie wykombinowałem. O. Później sobie jeszcze skorzystam z tego, z podnośnika. A być może jakoś zlokalizuję ten wyciek. Bo tak troszeczkę nie bardzo mi się chce to wszystko tutaj rozbierać. Dobra, niech sobie stoi na kołach. W tym momencie. Mam nadzieję, że wszystko zostanie zrobione tak jak trzeba. I teraz tak, to bym musiał odkręcić. Tu chyba była siódemka. Nie, to była szóstka. Szósteczką sobie to machnią. O. Teraz tak. Muszę to sobie w ogóle bliżej wszystko podstawić, żeby tak nie biegać. Grill tutaj. Środkowa konsola tu, osłonka tu i reszta tu. I elegancko. Ściągnę sobie od razu tą osłonę stąd. Chyba to się osłona nazywa, nie wiem. Jak coś to mnie poprawicie. Sześć śrubeczek. W sumie i tak oleju nie ma, to nawet jakbym miał coś tutaj wylecieć, to i tak nic nie wyleci, chociaż i tak nie powinno.
Dobra, przykręcamy sobie. Pojechał debil. Zielony. Zielony debil. To jest moje określenie na tego kierowcę. Nie wiem czemu, ale tak mi się jakoś przyjęło. O, bardzo ładnie. To była szósteczka. To sobie dokręcimy tutaj elegancko z dwóch stron. I mam bardzo ładny tutaj grill. I teraz tak, przydałoby się zamontować teraz kierownicę. Żeby kierownicę zamontować, to ja potrzebuję tutaj. Tutaj ja potrzebuję, wezmę sobie to do środka lepiej. I ja tutaj potrzebowałem chyba, z tego co pamiętam, 11, nie, 10. 10 elegancko pasuje. To mi nie będzie już potrzebne. Tutaj elegancka kierownica z klaksonikiem. I teraz tak, trzeba tym się zająć. 7? Nie. 6. A to już tak co nieco mi się zapamiętało troszeczkę z tych rozmiarów tutaj. O, pyknę sobie tu i teraz tak, trzy śrubki do zlokalizowania. Jest tak, jedna. Druga. I trzecia, jest. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie to wszystko działa. Kierownica się kręci. Biegi wchodzą, dobrze. Mam nadzieję, że nie będą wypadały. Wszystko jest chyba dokręcone tak, jak powinno być. I teraz tak. Czy to mi jest w ogóle potrzebne? Jak ja mam tutaj ten duży? Nie, to mi nie jest potrzebne. Wolę mieć tutaj zegarek. To jeszcze bardzo ładnie sobie śmiga, póki klateczki nie ma. To wywalmy sobie na zewnątrz. Mam butlę. To mogłem tam ją uzupełnić. Ale w sumie nie starczyłoby mi kasy. No. Wszystko? Coś za szybko poszło. To mam. Wszystko mam. Nie, to chyba wszystko. To chyba wszystko na ten moment. Dobra, to teraz wystarczy przeczekać sobie, aż ten do nas zadzwoni. I zabieramy się za montaż felg. Ciężko się tym jeździ w ogóle. O, mam zielony. Trafił się zielony kolorek, bardzo elegancko. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że mi te felgi tam zrobił, w sensie te opony założył na dobre koło. Dobra, gasimy tego szrota. Nie lubię tym jeździć. I co? No, jest ok, fajnie, ładnie, pięknie. Mam nadzieję, że silnik też coś tam naprawił, poprawił w ogóle. Teraz tak, porozrzucajmy sobie. O, i teraz tak, to możemy sobie wywalić już, bo to mi w sumie jest niepotrzebne. Klucz 13. Jeszcze by się przydało je pomalować. Ale nie mam spraya. Nie wiem, czy w ogóle dojadę do tego. Do sklepu w takim stanie. Chociaż silnik powinien być zimny już. Ale to wciąż takie trochę, bym powiedział, ryzyko. Bo jednak nie mam tego oleju i nie mam tego płynu. Aż jestem ciekaw, czy w ogóle na coś takiego on tutaj coś poradził. W sumie bym jakoś to tam zobaczył, ale nie mam butli. Mógłbym sobie pojechać tym jego samochodem do sklepu. I sobie to tutaj obadać. Wszystko dokręcone? Wszystko dokręcone. Spróbujmy tak troszeczkę innym sposobem. Nie, dalej mi ucieka. Więc to jest jakiś głębszy problem z tego, co mi się wydaje. No, co jest? Dobra, podjadę sobie. Na podnośnik, tylko nie spadnie. Dobra. Elegancko. Podniesiemy samochód, zobaczymy sobie tam gdzieś od dołu. Być może coś będzie widać. Być może coś jest jakoś uszkodzone. Jak nie, to będę musiał znowu grzebać w tych uszczelkach i tak dalej.
W sumie jest piątek. Trochę mam mało czasu, bo zaraz mnie zamknie pewnie. Mam zegareczek? Nie mam zegareczka. Zegareczek jest w Satsumie. Satsuma jest na podnośniku, więc... Więc nic nie zrobię. Ta śruba jest dokręcona. Ten jest chyba też dokręcony, z tego co mi się wydaje, ale no w sumie nie mogę go ani odkręcić, ani dokręcić. No w sumie, jakby nie było, to jest wszystko dobrze. Przynajmniej na to wygląda. Czyli wydaje mi się, że jednak będę musiał grzebać w silniku. A że mi się bardzo nie chce znowu tego robić, to nie zrobię tego dzisiaj. O, pięknie. On już pojechał, czy jedzie dopiero? Pojechał. Trochę lipa, bo bym je podwiózł do sklepu. O. Później bym sobie autobusem wrócił. Elegancko, z wszystkimi potrzebami, wszystkimi potrzebnymi rzeczami. No i teraz tak, co mam tutaj zrobić? Bo chyba nie zrobię nic. Jeszcze ten sobie zobaczę, bo to mnie w sumie ciekawi. Ale tak to by nie... Nie no, on jest dokręcony. Więc ewidentnie mi to bardziej wygląda na... uszczelkę pod głowicą. Bo nie widzę nawet tutaj, żeby gdzieś blok silnika był uszkodzony. Żadnej dziury nie ma. Tutaj też nie było żadnej dziury na... misce olejowej. Ale jakby miska olejowa była uszkodzona, to by mi płyn nie uciekał. I teraz mam taką jakby zagwozdkę, bo w sumie uszczelka pod głowicą to byłby taki, w zasadzie no bym powiedział, najmniejszy problem, bo to jest najłatwiejsza robota. Ale w sumie nie teraz. Pojadę sobie do sklepu, póki chyba jeszcze mam możliwość jechania tym samochodem. Kupię sobie potrzebne buteleczki. Jeszcze mam możliwość, więc można pędzić. No i jak sobie kupię, to wtedy będzie można robić. Daj na dwójkę. To jakaś usługa taksi powinna być czy coś, bo przecież tym się nie da jeździć. No, jeszcze kawałek. Na asfaltowej powinno być lepiej. Żeby to zaraz ktoś nie trzepnął. Dobra, jest w sumie chyba dobrze. I cyk, wyprzedzanko. Trochę nim rzuca. O Jezus. O Jezus. Teraz będzie... No, udało się. Dobra, wyprzedzamy. Tylko nie pobocze, nie ma pobocza. Bardzo dobrze. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chyba dojadę. Jeszcze jeden zakręt tutaj przede mną. Dobra, ja sobie tutaj zwolnię. O, bardzo ładnie. Nie, no spokojnie sobie dojadę. Więc tutaj bez żadnych tam jakichś problemów. Dobrze, że to jest taka droga, a nie to po prostu po tych polnych. Bo tam to chyba by mnie szlak trafił, jakbym miał znowu tym jechać. Już wystarczy, że z domu jechałem. No troszeczkę za daleko. Tutaj sobie cofniemy. I jedziemy. Przełącz na dwójkę. No i dobra, już blisko sklepu, więc będzie można sobie... Będzie można sobie powiedzieć, że jesteśmy już w połowie jakby drogi. No wypadł z tego auta. Dobra, i teraz tak, kupujemy... No kup ten czwarty, no co ty robisz? Dobra, coś się schrzaniło. Nie mogę. No i ty kurde głupi jesteś, nie? Co to jest? Czy ja coś zamawiałem w ogóle? Ja chyba robiłem zamówienie w ogóle na te części. Ja o tym zapomniałem. Czyli w sumie mam 6,5 tysiąca do zapłaty. 6,5 tysiąca i to mam jeszcze prawie... Nie no, tu mam 1200, o jest.
Będę musiał z tej walizki wziąć jakieś pieniądze. Ile potrzebuję? 600 zaokrąglmy i tutaj 1200. No to potrzebuję tak 7800. Jeszcze troszeczkę. Tylko w sumie nie będę płacił teraz za moje zamówienie, bo mi się to później wszystko rozpieprzy po zapisie, więc na razie tylko to. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze jedno. Waliza ze sobą. I lecimy. I lecimy sobie z powrotem. No pewnie, no bo teraz to cię obróci, no a pod sklepem to nie chciało, nie? Co za samochód. Dobra, weź to zostaw tutaj. Mam to gdzieś. Wypad. Zamykaj te drzwi. Tu sobie zostawimy wszystko. Łącznie z walizką. No i dobra, w sumie na dzisiaj to by było tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji dwóch kanałów i do obserwowania mnie na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. I mam nadzieję, że się widzimy w następnym odcinku. Na razie.